Witam w to sobotnie popołudnie. Dzisiaj browar w pobliżu Białegostoku. Jest to XIX-wieczny browar. Widać tutaj już na samym wstępie są stałości piwnic, okien wentylacji. Zaraz powiem tam wejść. Mam nadzieję, że się te piwnice nie zawaliły po jakimś czasie nieużywane. Już browar jest w dość ciężkim stanie, jest totalnie zrujnowany i też nie ma żadnej szansy na to, żeby kiedykolwiek ten browar wrócił do łask, gdyż z tego co mi wiadomo, w tej chwili ma ponad 100 właścicieli, takie są przekazy, między 80 a nawet 120 osób z właścicielami, jako że zgodę potrzeba mieć, żeby cokolwiek z tym zrobić, zgodę wszystkich właścicieli. Jest to fizycznie niemożliwe do zrobienia i prawdopodobnie browar całkowicie zostanie zniszczony w najbliższym czasie. Tak pokrótce, jest to XIX-wieczny browar stworzony przez dość znaną rodzinę w okolicach. Działo dość prężnie, gdyż wywożono. Piwo z tego browaru było wysyłane na dwory carskie przez wiele lat i było dość szanowane. Chociażby dwór moskiewski, rosyjski, zamawiał dość często to piwo i duża część eksportu szła właśnie tam. Niestety, raczej o dalszym losie opowiem później, gdy wejdziemy do środka. Browar jest totalnie, nie trzeba uważać tutaj na każdy krok, bo każda część tego browaru po prostu się sypie i piwnice i to wszystko zostało zawalone. Jest ciężko tutaj cokolwiek zrobić, jakoś przejść. Zczepiam tylko w szendobelskiej gałęzie kucakiem. Teraz próbujemy się dostać do środka. Tędy będzie najlepiej, z tego co pamiętam. Bo z tej strony będzie wejście do najlepszej części browaru. Nie wiem, czy jeszcze się zrobi dworek. Obok jest dworek, ale widziałem tam świeżo rozesłane materace i on jest noclegownią dla bezdomnych, więc jeśli ktoś tam jest, to nie za bardzo chce mu się wbijać do domu. O wiele ciekawszy jest sam browar tutaj. Trochę strach jest na to wchodzić, bo całość się zawala do środka. Piwnica po prostu jest zawalona i jeśli ta podłoga runie, praktycznie tam zapewne widać, leci się kilka metrów w dół. Co nie za bardzo mi się w tej chwili podoba i nie zamierzam tego sprawdzać, czy tak będzie naprawdę. Przejdziemy, chyba to jest część magazynowa. Nie, magazynowa była w piwnicy. Tu jest wejście do jakiejś starej części
widać już, że to tak dawno opuszczone, że to tam nie zarosło. A bardzo lubię ten fragment muru. Wszędzie tutaj pozostałości po śmieci, garnki, butelki. A nas zwłaszcza interesuje ta część. Potem wchodzimy do środka. To jest wyjście na drugą stronę, ale przede wszystkim chodzi nam o tą część. To miejsce. Już. O, coraz bardziej się rozpada. Też w tym miejscu. Mamy jeszcze zabytkowe gadzie. Kiedyś tam na górę się dało wejść. Zobaczymy, czy się będzie dało po raz kolejny. Proszę. XIX-wieczne gadzie, które jeszcze jako tako się ustały. Część oprzyrządowania. Ogólnie historia tego burwaru jest taka, że prowadził bardzo prężnie działo do czasu II wojny światowej. Po II wojnie światowej Niemcy, raczej Rosja, Niemcy rząd PRL-u nakazał, by wszelkie urządzenia, które można wywieźć z tego browaru, żeby były wywiezione, żeby zostały przekazane dla państwowego browaru w Dojlidach. Miało nie być żadnej prywatnej produkcji. A po tych schodkach raczej nie będę próbował, skoro szczebelki się zapadają pod spód. Nie wiem, co to jest. Gdyż ostatnio tutaj byliśmy, nie było takiej pokrywy. I to było normalnie płynne. Czyżby to był jeszcze lód? Tak, wrzuciłem mały kamyk zobaczyć. I to jest jeszcze potężna pokrywa lodu, która się utrzymuje w środku. Chociaż na zewnątrz mamy już 17 stopni. Ciekawie. I w sumie nie było żadnych mrozów od ponad tygodnia. Więc teoretycznie powinno to się rozmrozić już dawno temu. Tutaj kolejne pomieszczenie, które się całkowicie zawaliło. To są tam fragmenty piwnic. Teraz zejdziemy na górę. Zobaczymy, czy tam coś jeszcze zostało. W jakim stanie w ogóle jest. Czuć, że się wygina. Czuć ogólnie, że ten fragment
może być pewniejszy, ale też bym mu w pełni nie zaufał. Jest jeszcze coś wyżej, bo już żadnego wejścia tam nie widzę. Dokładnie tam, przez okienko. Tragiczna historia browaru, który prosperował świetnie, był swego rodzaju pasją, ale też sposobem do zarobku dla właściciela i tworzeniu innych pasji, do tego by je sponsorować. Właściciel tego browaru zajmował się też badaniem kultur podlaskich i podlaskiego dziedzictwa. No niestety po jego śmierci, po tym jak nastały czasy komunizmu, ten browar musiał upaść. Był browarem prywatnym, nie było szansy, żeby go jakoś ocalić. No jak dzisiaj widzimy, są to ruiny. Mogły być piękna pozostałość po dawnych czasach. Można było go kiedyś jeszcze odremontować, teraz już nie ma na to szans. Zwłaszcza, że jak wspomniałem wcześniej, browar ma tylu właścicieli, że nie jesteśmy w stanie po prostu zdobyć pozwolenia wszystkich, nikt nie jest w stanie. I to miejsce upadnie. Upadnie w najbliższym czasie i nic na to nie poradzimy. Możemy tylko je zachować, fragmenty, przynajmniej na filmie czy na zdjęciach. Tak jak wcześniej, zrobiliśmy zdjęcia w tym miejscu, zrobił Jarek i naprawdę wyszło świetnie. No obecnie cóż, nie pozostało z tego miejsca już prawie nic. Możemy tylko je chwilę jeszcze obejrzeć, a niedługo zniknie. Zniknie zabytek z mapy Podlasia. Korzystajmy póki możemy. Chyba to będzie tyle na dzisiaj w danym odcinku. Tyle z browaru. Jak coś, to zostawiajcie łapkę w górę czy suba. Pomoże się to rozwijać na kanału. Będzie sporo innych wypraw. Zwłaszcza teraz jak wrócę już do Anglii i mamy tam przygotowanych kilka miejsc. Na kilka trzeba zdobyć pozwolenie, ale mam nadzieję, że się to uda. Bo to będą naprawdę miejsca, które ciężko będzie zobaczyć gdziekolwiek. Są w miejscach w rękach prywatnych. No i cóż, będziemy się starać. Będę się starał zdobyć pozwolenia na te miejsca. W takim wypadku na razie to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.